60 tysięcy do wykorzystania i zmodernizowania gospodarstwa. Wydać 30 tysięcy na remont starego ciągnika, czy wydać 30 tysięcy i mieć nowy ciągnik. Pomagamy i kierujemy w załatwieniu, jak najbardziej, tych formalności. Mamy super wiadomość. Naprawdę coś bardzo ciekawego dla każdego. 60 tysięcy do wykorzystania i zmodernizowania gospodarstwa. Jest mój przyjaciel Michał. Witam Cię, Michale. Taki jesteś zafrasowany. Witam Cię, ale z pozytywnych, że tak powiem, wieści, które docierają do mnie. Tak, bo w tym bezmiarze różnych takich dziwnych wiadomości, te pozytywne teraz chyba nabierają dodatkowej wartości. Oj tak, to jest coś, co cieszy człowieka. Tak. Tak jak wspominasz, w tym natłoku tych różnych informacji. Różnych. Jak człowiek otrzymuje pozytywną wiadomość, pozytywną informację. Fajną, taką, którą może gdzieś będzie korzyść. Dlaczego nie? Mamy propozycję wykorzystania programu 60 tysięcy. Było już to od tam powiedzmy 2 lat funkcjonuje i wielu skorzystało. To jest kontynuacja corocznego programu, tak naprawdę modernizacja małych gospodarstw, dokładnie tak, która opiewa na kwotę 60 tysięcy bezzwrotnych dotacji. Tak jest. I są to pieniądze do wzięcia, bo klienci różnie brali. Czasami brali je na ciągnik, czasami brali je na zestaw maszyn, bo nawet nie tak dawno, chyba 2 tygodnie temu był cały nawet taki zestaw fakturowany, więc jak najbardziej przypominamy i dajemy ofertę właśnie na 60 tysięcy, ale brutto. Ale brutto. Emisja tego programu rozpoczęła się 16 maja teraz i trwa do 14 lipca, jeśli się nie mylę. Czyli jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy troszeczkę czasu, ale powiem tak, trzeba chwytać za telefon, zadzwonić, dowiedzieć się, bo kwestia też, co my możemy za te 60 tysięcy. To jest jedna kwestia, ale też pomagamy, uznając każdą specyfikę każdego regionu, bo to może być różnie, wiemy dokładnie, jak załatwić te 60 tysięcy i pomagamy. Ciągnik. 25 model. Tak jest. Ciekawy model. Naprawdę powiem szczerze, że mi się o tyle on podoba, że jest fajna kabina, przedni napęd. To jest może małe konie, ale te małe konie w gospodarstwach znajdują Ale inaczej, pracę. Pawle, zamienić coś takiego już za stary, zużyty, wyeksploatowany ciągnik, no nic bardziej, powiem Ci tak, fajnego, przyjemnego. I to bez... Znaczy, tam jest jeszcze takie ciekawe ujęcie mi przychodzi do głowy, nie? No bo remont ciągnika czasami kosztuje 30 tysięcy złotych. Czy wydać 30 tysięcy na remont starego ciągnika, czy wydać 30 tysięcy i mieć nowy ciągnik? No i właśnie. To jest ciekawe ujęcie problemu. I tak naprawdę na wiele lat mamy problem. Tak, no tak jak te 30 po 20 lat przy dobrym eksploatacji, 30 lat i 40 lat jeżdżą, no to jeżeli mam 30 tysięcy wydać na remont, ja na waszym miejscu chyba bym kupił nowy ciągnik. Dlatego jak podszedłeś, byłem pełen rozterki i dylematu, bo to jest jakby jedna propozycja kluczowa, co można mieć, że tak powiem, dokładnie przy udziale tych 60 tysięcy. 30 tysięcy trzeba dopłacić. To trzeba otwarcie powiedzieć. To jest 30 tysięcy dopłaty, ale jest to kwota brutto. Dokładnie. Czyli wszystkie koszty uwzględnione i 30 tysięcy. Czy ja dam je na części, czy będę jechał eleganckim, nowym ciągnikiem w fenomenalnej kabinie, w komfortowych warunkach, z napędem naprzód, to ja jednak wolę zainwestować w te tiktaki. Ale Paweł, oprócz ciągnika, mamy tu przygotowane propozycje takich mini pakietów. Tak jest, maszyn. To są dedykowane pakiety, bo często jest tak, że w gospodarstwach te maszyny są wiekowe, wyeksploatowane, trochę technologia już jest inna, niektórzy chcą się trochę rozwinąć. Otóż to, ktoś coś chce zmienić u siebie, ktoś miał, nie wiem, bronę na przykład jakąś zębową, chciałby wymienić na bronę talerzową, bo w tych jego uwarunkowaniach mu się bardziej sprawdzi i jest taka możliwość. Oczywiście posiadamy różne wersje tutaj pod względem szerokości, wyposażenia tych maszyn. Ale to, co jest najciekawsze, to nie jest tylko brona, to są 3 maszyny. Brona talerzowa,
polskiego producenta, bo zawsze staramy się wspierać polskich producentów, bo to jest jednak, pieniądze zostają u nas w kraju. Jest opryskiwacz, też polskiego producenta, bardzo ciekawa jednostka, 600-litrowa, czyli ten, który chce oszczędzić paliwo, żeby nie jeździć na dopełnienie tego, to jak najbardziej w małych gospodarstwach to przejście jest. I ale co najciekawszego? I rozsiewacz Gaspardo. I tutaj już jest produkt włoski. Produkt włoski, naprawdę bardzo dobrze wyposażony. Mnie jedna rzecz w nim ujmuje, ja zawsze patrzę na takie rzeczy, które są takim smaczkiem, ale też i ułatwieniem dla gospodarstwa. Maszyna w standardzie ma kółeczka transportowe. Już żeśmy w jednym z filmów właśnie o tym mówili. Wspominali, że bardzo przydatna rzecz. Do magazynowania, do podwiezienia do ciągnika. Nie ma tego szarpania, że musi być na palecie, kombinowania. To jest aspekt, który bardzo nam ułatwia funkcjonowanie z tą maszyną. Tak, bo przecież w gospodarstwie to nie jest powiedziane, że my musimy jak górnik przodowy w ciężkich warunkach pracować. Jeżeli są rzeczy, które nas ułatwiają, to jest bardzo dobra propozycja. Maszyna bardzo nowoczesna, już spełniająca wszelkie normy teraz zielonego ładu i tak dalej. I dokładnie tak. I to jest propozycja, jedna z tych trzech maszyn za 60 tysięcy brutto. Dokładnie tak. Czyli cały pakiecik za 60 tysięcy. Opryskiwacz. 600 litrów. Jednostka o tyle ciekawa, że już jest zbiornik wielobryłowy, do wody czystej. Bardzo jest wskaźnik poziomu cieczy. Prosty, nieskomplikowany, bo to nie o to chodzi, żeby tam jakieś były bajery, ale jest skutecznie pokazujący. Spełnia wszelkie już normy, które, że tak powiem, są wymogami nowych programów. Ale też chodzi o precyzję, żeby on mógł pracować i też chodzi też o te smaczki. I te smaczki na przykład, już jest głowica potrójna. Coś, co uważam, właściwie powinno już być standardem. I też nawet popatrzmy trochę sobie na niego z tyłu. Jest wykonanie ocynku. No to czyli też dosyć ma zabezpieczenie. Też jest spora zaleta tego, no bo wiemy, że środki chemiczne nie mają korzystnego oddziaływania na trwałość maszyny. Nie mają. Jedno, co mnie też bardzo cieszy, że pokrętła są plastikowe, że to jest naprawdę dopieszczona konstrukcja użytkowo. Oczywiście. Kolejna maszyna w tym pakiecie, pamiętajmy, 60 tysięcy brutto. Brona talerzowa tego samego producenta Tolmet. Tak jest. Też mi się parę rzeczy w niej podoba. Są różne warunki glebowe. Zawsze kombinują, jak dociążyć bronę. Tak, proszę bardzo. Mamy w standardzie przygotowane jest na jakieś przygotowane, obciążenia. Nie trzeba gdzieś tam porypać maszyny. A wiesz co mnie tutaj zaciekawiło? Tak. Bardzo widoczna, kluczowa rzecz, taką jak jest skala, słuchaj, do regulacji głębokości pracy maszyny. Dokładnie tak. Bo u wielu producentów robi się to na czuja tak naprawdę. I powiem tak, to fajna rzecz jest, która nam ułatwi. Dokładnie tak. I paradoksalnie, ale to jest właśnie taka dbałość do końca. Jest i po jednej, i po drugiej stronie. Tak. Że nie ma czegoś takiego, że będzie zukosowane, że jedno będzie, powiedzmy, niedopasowane. Mamy maszynę wypoziomowaną, że tak powiem, i wtedy tam robótka... Śrubki pozabezpieczone. Zobacz, Michał, to jest po prostu coś, co może cieszyć każdego. Ale powiem tak, mamy dla Państwa jeszcze jeden pakiet. Tak. Nie, że można, bo to jest cała właśnie taka modułowe podejście do tematu, że można stworzyć zestaw za 60 tysięcy brutto, który naprawdę będzie też i ciekawy, ale różnorodnie. Tak różnie jest. Go można złożyć. I tu nie o to chodzi, że my do jakiegoś zestawu tutaj zmuszamy, czy to jest kwestia tylko jeden sztywna. Zestaw. Tak. Tutaj możemy sobie żonglować, że tak powiem, tymi maszynami i dogodny pod siebie zestaw maszyn za 60 tysięcy uzbierać, ubrać w taki pakiet. To najważniejsze, te maszyny są dostępne. Od ręki. Od ręki, nie ma problemu. I przypomnijmy jedną rzecz ważną, jeśli chodzi o tą dotację 60 tysięcy. Oczywiście pomagamy i kierujemy w załatwieniu jak najbardziej. Tych formalności. To są proste formalności, ale naprawdę warto podjąć tą walkę. Tu mamy agregat bierny. Prosty, trzyrzędowy, sprężyny kultywatorowe, tak zwane, ja to nazywam proste. Wał podporowy, rurowy, ale oczywiście jest już z wysięgnikiem, tak zwanym hydropakiem,
umożliwiającym, jeśli mamy ciągnik troszeczkę większych gabarytów, do stworzenia sobie zestawu uprawowo-siewnego. I też zobacz te smaczki. Uchwyt do wyciągnięcia swożne. Kurde, no bardzo fajnie. Przepraktyczna rzecz. Bardzo fajnie i praktyczna, tak jak mówisz, nie? I jeszcze jedna rzecz. Zawsze się zastanawiacie i często czasami pytacie, bo w niektórych terenach jest potrzebny spulchniacz śladów kół ciągnika. Proszę bardzo. Mamy ciekawie rozwiązane miejsce pracy spulchniacza z pełną regulacją głębokości pracy. Głębokości pracy. Nie wystaje poza gabaryty i nie uszkadza opon, gdyby były wystawione do przodu. Masz rację. Maszyna jest bliżej. Tutaj? Opryskiwacz jest skromniejszy, tak. 400 litrowy, bo cały czas pilnujemy, żeby to było... Tej kwoty 60 tysięcy. 60 tysięcy. Mimo, że też to jest proste rozwiązanie, ale już jest dodatkowy zbiorniczek. Do umycia rąk. Do umycia rąk. Te, co już wcześniej pokazywaliśmy, zabezpieczenia, pokrętła, głowice, potrójna głowica. I w każdym modelu, nawet najmniejszym, rama w ocynku. Rama ocynku. Coś, co jest czyli bardzo praktyczne. Na trwałość maszyny, nie? Też autorski pomysł, jeżeli chodzi o rozdzielacz, bo to jest też firmy Tolmet, tak samo jak pompa, naprawdę zdaje egzamin. I no smaczek i na koniec. Taki deser. W tym zestawie numer 2. A tak mianowicie 2 plus 1 tutaj. 2 plus 1. Puk obracalny. Może niektórzy się z tego śmieją, bo by chcieli 14, 20 skibowe, nie wiadomo jakie. Ale nie każdy ma też 1000 hektarów. Dokładnie tak. Ale z kolei przejście z pługów zagonowych na obracalne. Oj, to jest przeskok w technologii tak naprawdę. To jest zupełnie inne koszty paliwa, czasu. A wiemy, że dzisiaj na to musimy mocno zwracać uwagę. Tak. Nawet na tych małych gospodarstwach, żeby nam się to wszystko bilansowało. Dokładnie. Nie każdy potrafi dobrze zrobić orkę pługiem zagonowym. Zostają różne nierówności z racji po prostu tej technologii. A lepiej jest później uprawiać proste pole. Oczywiście, że tak. Tylko z pługiem obrotowym. To jest coś, co tak naprawdę powinno zagościć w każdym gospodarstwie. Też polski producent, jak widzicie. Wszystko promujemy to, co jest polskie. Bo polskie to też jest dobre i też potrafi zadowolić każdego klienta. Także jak najbardziej dzwonić, nie krępować się. Jest jeszcze szansa na skorzystanie, ponieważ mamy jeszcze troszeczkę czasu tak na przygotowanie wniosku, złożenie wniosku i docelowo uzyskania dofinansowania w kwocie 60 tysięcy złotych. Znaczy, my z Michałem życzymy, że podejmiecie tą walkę i naprawdę odmłodzicie swoje gospodarstwo. Będzie ono dużo ładniej z tymi maszynami wyglądało, a i też ułatwi Wam życie. Warto składać 60 tysięcy i dzwonić do nas po poradę i po to, żeby dopasować wedle życzeń, żeby się zmieścić w tych kwotach. Zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się.